Well, 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 jak to gadają Ślązoki w Anglii. Witamy serdecznie wszystkich po przerwie. Halo, je tam Kerry. Witamy serdecznie, zapraszamy na płytę rynku w zacnym mieście Bytom. I proszę Państwa, przed nami trzecia część naszego widowiska pod tytułem Pamięć. Pierwsze dwie nosiły nazwę Historia i Walka. A teraz trzecia część Pamięć. A wraz z nią pojawi się na scenie niezwykle utalentowany, wszechstronny i ambitny niezwykle w swych muzycznych projektach i poczynaniach artysta muzyk Wojciech Ciuraj wraz z zespołem, z przyjaciółmi, z którymi gra. A także zaproszeni przez niego do koncertu goście Abradab oraz Apostolis Antikos. Sam artysta o projekcie, który za chwilę usłyszymy, mówi tak. Od kilku lat intensywnie przygotowywałem się do realizacji wymarzonego projektu muzyczno-historycznego związanego ze stuleciem powstań śląskich. Jako Ślązak, muzyk, twórca i historyk chciałem z tej okazji zrealizować trzy albumy, które w sposób przystępny, ale nie pozbawiony walorów artystycznych opowiedzą burzliwą historię naszego regionu. Do tego projektu zaprosiłem zarówno uznanych weteranów polskiej sceny blues-rockowej czy jazzowej, jak i przedstawicieli mojego pokolenia, związanego nieraz z innymi gatunkami muzycznymi. Śląsk słynie ze wspaniałych muzyków, a opowieść o powstaniach jest okazją, by pokazać taką swoistą sztafetę pokoleń. A zatem zapraszamy na trzecią część tryptyku, czyli Wojciech Ciuraj i Pamięć! Świat na to
Różne strony ciągną obce siły w swoje grze. Miasta i nasze wsie przegrana bitwa przy urnach. To za mało, by uciszyć się, by uciszyć los. Minie nerwowo na mapach kreślone, oddać całej prawdy nie mogą, bo nie znają odcieni szarości języka powikłań, bliskości spoczynku. Korpan tego granica napawa ich trwogą, nie ma na nią ich zgody, trzeba pod nią podejść i tym razem będziemy gotowi. To zaszczyt być tutaj i zaszczyt wieńczyć to niesamowite, piękne i bardzo ważne wydarzenie. Zagramy dzisiaj dla Państwa przekrojowy materiał z mojego tryptyku powstańczego, ale w większości opartego o najnowszą część, czyli Kwiaty na hałdzie. A teraz jedziemy dalej. Linia Korfantego.
Dziękujemy bardzo. Na saksofonie Natalia Wachtarczyk. Drobna usterka kablowa. Idziemy dalej przez materiał z Kwiatów na Hałdzie. Kompozycja Kontury. Te dwie kontury, resztki barw, znamiona łączy z tańczą z cieniami. Ten występ nie doczeka bram. Tancerze kończą, wchodzą kolejni. Muzyka nie przestaje grać po śladach przeszłych dni, jak po sznurku z dziada, pradziada. Dala kroka, krok w rytm. Nie zdradą jest wyjść poza kontur. Sto lat temu i dziś, sto lat temu i dziś, krokiem w nieznane przesunąć wojski, obraz wziąć w bramę i iść do powstania i iść. W drugą stronę, na zachód przejdź do Odry i jej ziem zamglonych. Nie wrócą przed zmrokiem, więc świeć nam, poświeć świetliku łaskawym okiem. Spójrz i wskazuj im cel, gdy ciemno, krok za krokiem. Po raz trzeci lecz tym razem dalej. Ile tchu można wziąć na dwa płuca? W ręku karabin, serca w białych koszulach. Gdzieś tam w oddali ma
Dziękuję bardzo. Kolejny numer to singiel promujący album Kwiaty na hałdzie z Kamienia i Nocy. Utwór opowiadający historię kopalni Marcel z mojego rodzinnego Wolisława Śląskiego, ale myślę, że także na rynku w Bytomiu zabrzmi znakomicie. Z Kamienia i Nocy. Kamienia i nocy, z popiołu co wciąż się na pokaz. Z kamienia i nocy, patrzył z góry, choć niższej niż dziś. I tak krąży łami ciało obce jak stary druh. Nieważne gdzie bierzesz wdech, zdradzi cię wydech, jego szczera do bólu cier. We'll be right back.
Dziękujemy bardzo. W kolejnej kompozycji znikąd pojawi się jeden z zaanonsowanych gości specjalnych, pan Apostolis Antimos. Ale zanim tak, wielkie brawa. Legendarny polski gitarzysta. Nie tylko. Własnym piórem odczarować kartki biel, niech runie w świat, niech runie. Lud znikąd zerwał się na nogi do powstania. Młodzi, starzy, nie bez trwogi zakrzykiwał Józef, długo niesłyszany, co prowadzi rękę, nim głowa zmieni zdanie. Każde starcie przybliża ich do celu, do domu, który znają i tego hen daleko. A bo stoi za Dimos. Wszelek w tych góry wiedzą, że...
Chryzantemos! A na harmonach Krzysiek Walczyk! Pytają kamienie, a on pył ciebie strząsa, by dać szansę słońcu dotrzeć ten zuchwały ruch. Ledwo ziemi wystaje, a już o nim szepczą popioły i skały.
Dzięki. Przychodzi z chmur, chociaż tak ziemski, a ciszy, co przed nim, nikt nie pamięta. Spójrz na jaskółek sznur, co wieczór swą szansę, wchodzą w zasięg kul, zaraz zaczną się tańce. Trzy dni i trzy noce, żelazo kute, póki gorące. Poć jak benzyna, karmił w piecach ogień. Ręce szybkie jak w drezynie, bez wytchnienia w pracy szale. Torom wysłały zwiastun. Burzy ostatni akt, pieron, gdy przeklinać, pieron z podziwu, z wielkości czynu, gdy świeci, łapie wzrok nawet tych, co nie chcą. Na szynach rdza już stęka, w ścisku śrub, ciężar walk jak pętla. Thank you.
Pozostajemy w narracji historycznej. Kolejna kompozycja nosi tytuł Bitwa o górę świętej Anny. Groźba swym ciężarem chce przechylić szale. Do kontrataku z nową siłą przechodzą Niemcy. Z głębi kraju jak paliwo nakręcają te maszyny. Metr za metrem tnie powietrze, strzały grot aż na Poczka tarczy opór. Ostrze wierca się w powierzchnię, słychać krople potu. Na ich miejscu wnet kolejny front wygina się na wschód. Znużenie i przewaga wroga to za mało, by ustawić świętą górę. Choćby i na gołe pięści, byle nogę wsadzić w drzwi zamknięte.
spódnicę, bierze w ramiona, szkarłatem spłynął jej czek. Szkarłatem spłynął jej bardzo, to była bitwa Góry Świętej Anny. Zapraszam teraz na scenę po raz kolejny Apostolisa Antymosa, naszego gościa specjalnego. A korzystając z okazji, chciałbym przedstawić nasz zacny zespół. Gitara prowadząca Jarek Mitoraj! Na gitarze basowej Klaudia Wachtarczyk! Na perkusji Jakub Dąbrowski! Hammondy, instrumenty klawiszowe, MUG Krzyśnik Walczyk! Na saksofonie Natalia Wachtarczyk. Ja nazywam się Wojciech Ciuraj i to jest naprawdę ogromny zaszczyt móc tu być i grać dzisiaj dla Państwa. Dom stoi tam, gdzie stało.
bramka dla spragnionych głów. Kto nie zaczną, chcą zobaczyć, czy inaczej wstanie dzień, czy świt uniesie ciężar wyobrażeń niemożliwe. Zaprosić naszego ostatniego gościa, legendę polskiej sceny hip-hopowej, Ślązaka, Abradaba, Dwa Żywioły. Pragnie w linii swe ramiona. Czy lepiej tęsknić ślepo, czy wyjść przed szereg i się przekonać? Wyścig już ruszył o nasze serca, o głowy i ich wybory, yeah. Jedni w drugich widzą te złego w krainie dwóch żywiołów.
zaschnięty kark, stanąć oko w oko. Za wiec, wet za wet, dzień powszedni jak chleb. W sercach miłość ojczyzny, a obok niej gniew zapierający dech. Tu świst i klak, strzask, brzęk, to ukryty dobrze dźwięk, bo melodią przyszłości jest lęk, to tożsamości piętno. A z plakatów wołają wciąż hasła, a na mapach oddzielają miasta. Nie kochają sąsiadów sylwasta, przeciągania liny właśnie czas nastał. Zjednoczona poprzez wspólną przeszłość, podzielona przez jutra niepewność. Doświadczona tak ciężko społeczność, gotowa na ostateczność. Ulicami tu snuje się dym, między domy wbijany jest klin. To co nigdy nie było tu łatwe, to teraz naprawdę zamienia się w młyn. Rozkręcają się historii żarna, zaciska pięści stolica czarna. Coś się zaczyna i nie powstrzyma tego sroga mina i lufa żandarma. Goodbye flagi, z czasów gdy z rąk do rąk przechodził nasz sąs. Wkrótce nieważne zało począł na wietrze gdzieś daleko stąd. Na dole skarbnicy wskazują właściwe ścieżki, a na powierzchni trzeba zgięty kark, stanąć oko w oko, by dojść do marzenia. Już nie zbywane gdzieś głęboko, by prostować trzeba zgięty kark, stanąć oko w oko, stanąć oko w oko. Dziękujemy! Wielkie dzięki, wielkie dzięki! Wojciech Ciuraj, słuchajcie, kończymy po... Nie uciekajcie mi stąd. Nie pitajcie, znaczy ten... Słuchajcie, powiem tak. Zakończyliśmy właśnie w ten sposób ten niezwykły wieczór. Wieczór pod tytułem Tryptyk Powstańczy Pamięć Ziemi. W stulecie wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. Właściwie dokładnie w dniu 25 czerwca, kiedy 100 lat temu podpisano rozejm w Błotnicy Strzeleckiej, bo powstanie skończyło się 5 lipca. Kochani, przed wami wystąpił wspaniały zespół przyjaciół, znakomitych muzyków. I pozwólcie, że trzeci raz wymienię ich nazwiska. Uwaga! Krzysztof Walczyk,
Instrumenty klawiszowe. Hammondy, mugi i tak dalej też, nie? Dobra, Tali. Jakub Dąbrowski czaskał się na perkusji. Kuba, pokusz się, uśmiechnij się, jaki jest zmęczony. Jan Mitoraj na gitarze. Dali. Natalia Wachtarczyk, saksofon altowy. Natalka, nie wstydź się, pocisz do przodu, pocisz do przodu. Mama patrzy na, w komputerze, niech cię widzi. I uwaga, uwaga, jeszcze Klaudia Wachtarczyk. To nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. To są obie córki moich przyjaciół, Usie i Jacka. Pozdrawiamy serdecznie. To jeszcze nie wszyscy, słuchajcie. To jeszcze nie wszyscy. Jeszcze dwóch wspaniałych gości. Dwóch wspaniałych gości. Apostolis Antimos na gitarze. Legenda. Wspaniały muzyk. Słuchajcie, prawdziwa mega gwiazda. Prawdziwa mega gwiazda. Apostolis, szacun. I słuchajcie, i oczywiście Marcin, czyli Abradab. Wspaniała legenda śląskiej sceny, nie tylko śląskiej sceny. Kochani, i bandleader, człowiek, który też pochodzi z Gorzyc. Z ulicy Piaskowej, dowiedziałem się. Tam niedługo będziesz miał pomnik. Wojtek Ciuraj! Szacun. Po dwóch pierwszych częściach historia i walka, pamięć było trzecią częścią naszego tryptyku. Dziękujemy serdecznie. Dowiecie tam pozdrowić Fatrów, ojców. Do zobaczenia. Gratulacje. Jeszcze raz proszę o ogromkie brawa i kwiaty dla naszych artystów. Kwiaty. Marcin, pojdź sam do światła. Pojdź sam. A brada, pociś tu. Pociś, Chris. Dostałeś kwiatka. Ten szczególny wieczór pod bytomskim niebem dobiega końca. Cieszymy się, że pogoda pozwoliła go nam zrealizować w pełnym kształcie. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom i finansującym to dzisiejsze przedsięwzięcie, ale przede wszystkim Państwu, którzy byli tu z nami na bytomskim rynku, dotrwali aż do tak późnej godziny i Państwu, którzy oglądali nas w swoich domach. Serdecznie dziękujemy, życzymy dobrej nocy i wszystkiego dobrego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochani. Niech wracajcie bezpiecznie do domu. Z Panem Bogiem. Dobranoc. Dobranoc. Niech żyje Górny Śląsk. Z Bogiem. A, jeszcze przedstawię. Ola dla przyjaciół. Normalnie Aleksandra Batok. I Dariusz Niebudek. Dziękujemy. Dobranoc Państwu.